Cześć wszystkim, witam Was na kolejnej wyprawie fotografii przyrodniczej. Właśnie dotarłem na miejsce, nad którym byłem ostatnio, co oczywiście nie udało mi się tak zbytnio coś ciekawego pofotografować. Za chwilę się będę przebierał. Uwaga, dzisiaj premiera nowego sprzętu. Zobaczycie później, nie będę teraz omawiał go, gdyż robi się coraz jaśniej, a ja nie mam dalej nic fotografowanego, więc przebieram się szybko i do zobaczenia za niedługo. Hej. Wyobraźcie sobie, że parę minut temu przypłynęły do mnie nurogęsi. Z racji tego, że jestem tak zamaskowany, podpłynęły do mnie na dość bliską odległość, gdzieś w granicach 10 metrów do 15 maksymalnie. Udało mi się je sfotografować i przy okazji nagrać. Postanowiłem przycupnąć troszeczkę przy nowej odrze. Rozsiadłem się na karimacie i czekałem, aż cokolwiek przyfrunie. Widziałem również białą czaplę, która sobie krążyła nad nową odrą. Troszeczkę dalej pofrunęła i gdzieś tam sobie w zakolu zapewne wylądowała. Muszę troszeczkę ciszej mówić, bo w oddali widzę masę ptaków, które krążą dookoła. Nie wiem jeszcze, o co tutaj chodzi, ale muszę być czujny. Co do dzisiejszego sprzętu, fotografuję dzisiaj Nikonem Z50 z podpiętą moją Sigmą 150-600. Powiem Wam szczerze, że jestem pod wrażeniem, ponieważ przełączyłem w tryb cichego fotografowania i w ogóle nie słychać migawki. Gdyby nie to, że w wizjerze się jednak ekran troszeczkę przycina w momencie robienia zdjęcia, to nie wiedziałbym, że fotografuję. Zapewne dlatego nurogęsi nie odpłynęły i nie uciekły, bo nie słyszały po prostu migawki, która przy 11 klatkach na sekundę po prostu trzaskała. Na razie nastała cisza, choć nie powiem, że po drugiej stronie brzegu jest masa kaczek i sobie tam hałasują i śpiewają po swojemu. Nurogęsi już nie widzę. Była to parka samic i samica. Jak się nie mylę, to jeszcze gongoła sfotografowałem, ale muszę zobaczyć w domu, czy to aby na pewno gongoł. Bo nie ukrywam, że w smartfonie mam strasznie słaby zasięg, jeśli chodzi o internet. I strona się otwiera wieki, więc wolę sprawdzić to po prostu w domu. Przypłynęła nurogęś, samiec. Cały czas nurkuje do wody. Prawdopodobnie poluje. Wybaczcie, że tak leżę cały czas i ujęcie jest cały czas w tej samej pozie. Nie mogę się ruszyć. Nie mogę się ruszyć, bo co chwilę jakieś inne gatunki ptaków przylatują, a nie chciałbym tego miejsca spalić i suma summarum zaczyna ciągnąć już od podłogi. Jednak karimata bardzo dużo dała, ale temperatura już robi swoje. Posiedzę jeszcze tutaj. Parę minut temu nagrałem kormorana nagrałem, który zanurkował, by polować. I wyobraźcie sobie, że wyciągnął z wody taką dużą rybę, że uda
udało mi się to nagrać i sfotografować. Coś niesamowitego w ogóle. Jak taka ryba z takim brzuchem może taką rybę połknąć? Rzeźnia. Sobie norogęsi z gongołami, które też oczywiście udało mi się sfotografować, ale lecą. Zaczyna być mgła już nad taflą wody i to już jest chyba taka godzina, że au, zimno. Posiedzę jeszcze parę minut tutaj. Myślę, że miejsca nie będę zmieniał, bo zbyt dużo tu się dzieje, a nie ukrywam, ostatnimi razy moje wypady są troszeczkę mało bogate w zwierzynę, więc żeby nie zepsuć tego, zostanę w tym miejscu. Zjem coś, wypiję i pokażę wam, co tu się dzieje. Zimno. Dlaczego jest tak zimno? Jak to mówią moi koledzy w pracy, jest zima, to i zimno musi być. O, coś cały czas położy te kaczki po drugiej stronie Odry. Nie mam bladego pojęcia co. Nie widzę nigdzie drapieżnika na drzewie siedzącego, więc... O, i nade mną wylądowała. Tak. Sojka. Patrzcie, jaki mam widoczek. Jadąc rano rowerem, oczywiście jak zwykle nie miałem aparatu już na szyi, jeszcze w sumie nie miałem aparatu na szyi i przez drogę wyleciało mi stado dzików, było ich chyba z 10 i kiedy poszły sobie już w lewą stronę i poleciały sobie tym lasem, wsiadłem z powrotem na rower, nie patrząc przed siebie.
A został w rowie melioracyjnym jeszcze jeden i nie wiedziałem o tym. Kiedy podjeżdżałem, to mi wyleciał na drogę i kiedy zsiadłem z roweru, zrobił taki lekki krok w moją stronę i coś tam sobie zabuczał i w zasadzie musiałem zapalić latarkę, żeby go chyba odpędzić, nie mam bladego pojęcia. W każdym bądź razie zawrócił i uciekł, także miałbym nieprzyjemną sytuację. Zimno i mgła. No i co? Przyszedł wędkarz i poczatowane. Jeszcze nie wie, że ja tu leżę, więc zapewne się wystraszy, jak tylko wstanę, więc wolę go nie straszyć. Po dość dłuższym już leżeniu, że tak powiem, na tej udeptanej miejscówce, po sfotografowaniu i nagraniu kilka ciekawych ptaków, przyszli wędkarze, porzucali trochę z pieningiem, żeśmy się tak na szybkiego poznali, bla bla bla, i postanowiłem ruszyć na stare rzeczy, które miałem dzisiaj już odwiedzić, ale zważywszy na to, że było tutaj masa ptaków, no i dosyć ciekawie tutaj było, nie powiem, no więc wybiorę się teraz nad Starorzeczę i tam się rozłożę, zjem coś, wypiję, poczekam na telefon od kolegi, prawdopodobnie przyjedzie, a być może w międzyczasie coś uda mi się jeszcze ciekawego dzisiaj sfotografować. No na koniec jakieś podsumowanie zrobię, bo jestem zafascynowany nowym sprzętem. Technologia idzie do góry, niestety. Dobra. To zwijam się i mykam. Hej. Cisza jest na Starorzeczu. 90% zamrożona jest od stara Odra. Gdzieś w oddali słyszałem zimorodka. Poczekam chwilę. Jest tutaj takie miejsce, które nie jest zamarznięte. I są gałęzie w pobliżu. Być może przyleci. Zobaczymy. Ale w oddali słychać prawdopodobnie myżołowa. No, dzisiejszy dzień jest jak najbardziej udany. Choć jestem mega zmęczony. A jeszcze przede mną tu długa podróż do domu. Okej, kochani,
Moja wyprawa dobiega końca. Troszeczkę dzisiaj pofotografowałem i troszeczkę ponagrywałem. O, chwila. O. Generalnie jestem mega zadowolony z dzisiejszego dnia. W końcu udało się coś sfotografować, nagrać. Nowych użytkowników oczywiście zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Będzie mi ogromnie miło zobaczyć nowe twarze i nowe komentarze, jeśli oczywiście będziecie mieli na to ochotę. Co do filmu, no mam nadzieję, że będzie wam się podobał. Mnie się podoba. Nie będę tracił już czasu. Zrobię jeszcze kilka krajobrazów i postaram się szybko i sprawnie dojechać do domu, bo nie ukrywam, że za jakieś 25 km będę miał. Do zobaczenia. Hej. Thank you.